Dziewczyny, gratuluję Wam podpisania już drugich w waszym życiu kontraktów z GKS-em Katowice. Obie zostajecie z nami na kolejne dwa lata. Powiedzcie mi, czy podoba Wam się ta drużyna, w której gracie, i czy podobają Wam się katowice? Ania, może ty zaczniesz? Yy, katowice jako miasto podobają mi się, a drużyna jest bardzo w porządku i. Ten rok był dobrym rokiem i udało mi się zagrać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce i uważam, że jest to duży sukces dla mnie w tym wieku. A ty, Zosiu, co chciałabyś dodać jeszcze do wypowiedzi ani? Cieszę się, że również będę mogła grać dalej w tej drużynie, dalej dla GKS-u. Uważam, że jest to klub, który daje mi najlepsze możliwości do dalszego rozwoju. Eee, powiedzcie mi dziewczyny, bo sezon jeszcze trwa, przed wami jeszcze kilka kolejek, jak ocenicie ten debiutancki sezon GKS-u Katowice w najwyższej klasie rozgrywkowej? Eee, myślę, że to była, był dobry sezon dla nas, osiągnęliśmy cel, który, który założyliśmy tak naprawdę na początku, czyli pierwsza szóstka, udało nam się to osiągnąć i jesteśmy z tego dumni. Powiedz mi Zosia, bo ty w, nie grałaś we wszystkich meczach, przede wszystkim ze względu na tą twoją kontuzję, z nogą rozumiem, jest już wszystko dobrze, no bo w ostatnich spotkaniach widziałem, że, że już występowałaś. Tak, udało mi się wrócić do pełnej sprawności. Jestem bardzo wdzięczna, że GKS zapewnił mi bardzo dobrą rehabilitację i cały przebieg tej kontuzji, wrócenia do normalnej formy. Powiedzcie mi, jeszcze na koniec dziewczyny, jakie oczekiwania stawiacie przed sobą i przed klubem? Już wybiegnijmy trochę do przodu i na ten nowy sezon. Myślicie, że z tą kadrą, którą mamy, czyli między innymi z Wami, jesteśmy w stanie jeszcze lepszy wynik osiągnąć w nowym sezonie? Ciężko nam o tym teraz mówić, bo tak naprawdę nie wiemy, y, jakie zmiany się szykują, czy w ogóle jakieś zmiany się szykują. Jesteśmy teraz, tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby zakończyć ten sezon, a później będziemy mówiły o następnym. Zgadzasz się? Również zgadzam się z tym, co powiedziała koleżanka. To ja wam dziewczyny dziękuję i gratuluję. Dziękujemy. Dziękujemy.